wiersze patriotyczne, serca płynące. Orzeł, polski orzeł, ostrzega o niedźwiedzich pomrukach. Bądźmy teraz wszyscy silni, razem damy radę. Pomagajmy tym, którzy twardo stoją na granicy. Wierszem się odwdzięczam. Dla polskich służb na granicy polsko-białoruskiej wiersz. Miałem sen maj, kwitnące jabłonie, śpiew skowronków, a nade wszystko obecność Jezusa Chrystusa. Sens się ziści w tym naszym wola, polskich twardych na granicy. Oni to stawiają czoła wrogom i okrutnemu z mordy przebrzydłej, znienawidzonego. Za niedźwiedzia robi posługę, jastrząb bezskrzydły, odorem trupim śmierdzący. Już my dobrą pamięć mamy, Katyń i tysiące Polaków pomordowanych. Niedźwiedzia znowu łapa swędzi świeżłowcem zainfekowana. Już Najwyższy to sprawił i mózg nowotworem zarobaczył. Już nigdy polskie dzieci nie będą płakać rodziców postradanych. Brak strachu, gdy Jezus sił dodaje za modlitwy w szczerości wybłagane. Polska orła białego nie zegnie już karku po zmowie wrogów obrzodziałych. Czy to niedźwiedź pożerający żaby, czy makrele, bez różnicy, obrzydliwe. Szpony orle w czystości zachowane, bez zdrady wartości, szlachetne, nasze. Mazurki szopenowskie przez krainę wierzwami upiększoną, obiecaną, wyzwoloną z myśli, ofiarowaną nam za lata łez, niedoli wrogami wywołanymi. Nie, już nigdy niedźwiedzi łapy tu nie położysz, oczy ci wydrapiemy. Dostaniesz z nawiązką za próbem zniewolenia Jezusowego plemienia polskiego. Koniec obłudy i potwarzy, tysiąca klakierami ohydnych, brak zgody, odwet! Mina sroga, pięść zdrowa i mocna, w sercach Bóg hojny siłą i miłością obdarowujący. Dzieci nasze bezpiecznie do szkół, w przyjaźni, do przyjaciół nauczane. W tym nasza moc, modlitwa, Kościół proboszczamy jedyny, Jezus Chrystus. Wrogom otwartym i zakamuflowanym ku przestrodze, a bohaterom udarowanym ku pokrzepieniu serc, napisał Ryszard z dedykacją dla Lusi w Bogatyni 18 listopada 2021 roku.